Akwen wraz z piaszczystą plażą od kilku lat mają tymczasowego zarządcę, jednak z tytułu dzierżawy 19-hektarowego terenu gmina nie ma zbyt pokaźnych zysków. Jest to raptem 20 tysięcy złotych, stąd plan, by pozbyć się atrakcyjnej działki i w ten sposób zdobyć pieniądze na zaplanowane inwestycje. Gmina jako sama ma szereg zadań innych, własnych, które musi realizować i tych pieniędzy już by na rozwój turystyki w budżecie gminy jest niewiele. Dlatego chcemy, żeby ten akwen trafił w ręce prywatne, żeby tam rozwijał się, żeby piękniał, żeby był estetyczny, żeby był wizytówką gminy i myślę, że to się uda. Priorytetem gminy wiejskiej Chojnów jest przede wszystkim szybka niwelacja cywilizacyjnych opóźnień, bowiem tylko 40% jej obszaru posiada kanalizację. W naszym regionie jest to jeden z najrozleglejszych samorządów, liczący aż 26 miejscowości na obszarze ponad 230 km2. Do tego ma bardzo niskie zaludnienie, co sprawia, że... Nie możemy starać się o środki w ramach regionalnego programu operacyjnego na kanalizację, tylko musimy jakoś przy pomocy środków z PROW-u, przy pomocy środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i środków własnych tą gminę kanalizować. Mamy też 150 km dróg. Większość z nich to są to drogi gruntowe, które należy zalać asfaltem, stworzyć warunki do komunikacji. Stąd brakuje pieniędzy na rozwój turystyki i uatrakcyjnienie terenów idealnie nadających się do wypoczynku. Pomysł jest taki, że prywatny właściciel przyjdzie i to miejsce stanie się prawdziwą perełką gminy, gdzie turyści będą przyjeżdżać, będą wydawać pieniądze, podatki będą wpływać do gminy, a zyskają na tym tylko mieszkańcy, zyska na tym gmina i cały region. Wójt marzy, by powstała tu przystań wodna wraz z całą infrastrukturą. Jego zdaniem obiekt może być atrakcją turystyczną nie tylko w letnich miesiącach. Ten Rokitek Biskupina to jeszcze przed wojną to był teren, gdzie znajdowało się sanatorium. Był to teren uzdrowiskowy i ten mikroklimat jest do dziś. Budżet gminy zakłada, że z tytułu sprzedaży różnych nieruchomości uda się zgromadzić około 3 milionów złotych. Taką uchwałę podjęła rada, która zobligowała wójta do realizacji tego planu. Kolejny przetarg na zbycie akwenu wraz z plażą ma się odbyć jeszcze w tym roku.